Dzień dobry Państwu. Proponuję ze względu na pogodę poczekać jeszcze 5 minut, ponieważ Państwo jeszcze przychodzicie. Warunki są trudne, jest ślisko, więc proponuję zacząć z 5-minutowym opóźnieniem. Jeszcze raz witam Państwa wszystkich serdecznie na kolejnym już wykładzie z naszego cyklu Oświeceniowa Republika Władców. Przypomnę tylko Państwa lub powiem dla tych z Państwa, którzy są dzisiaj pierwszy raz, że cykl ten został wymyślony przez profesora Andrzeja Pieńkosa z Instytutu Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. I serdecznie dziękujemy tutaj za współpracę. I dzięki
panu profesorowi od 2 już lat możemy właśnie słuchać ciekawych historii dotyczących władców europejskich, a tym samym dokonywać takiego porównania pomiędzy tymi władcami europejskiego oświecenia, a również władcą europejskiego oświecenia, jakim był Stanisław August. Dzisiaj mamy przyjemność gościć pana doktora Macieja Jarzewicza z Instytutu Sztuki PAN, który wygłosi wykład o księstwie weimarskim, jednym z głównych ośrodków kultury niemieckiej, znanym między innymi z bytności takich osobistości jak Goethe, Schiller czy Herder. Więc mam nadzieję, że dzisiejszy wykład będzie taką samą przyjemnością jak wszystkie wykłady poprzednie. I panie Macieju, zapraszamy do wykładu. Zająć Państwa czas w takim miłym otoczeniu. Jako tytuł, czy taki podstawowy problem, który wybrałem, czy wydaje mi się, czy wydawał mi się najciekawszy, to jest jak to się stało, jak do tego doszło, że w pewnym miejscu i czasie, i to mniej więcej odpowiada to epoce właśnie oświecenia europejskiego albo przełomu oświeceniowo-romantycznego, bo właśnie ten przełom romantyczny zdarzył się też w tamtym miejscu i czasie. Na terenie Małego Księstwa powstał główny ośrodek kultury języka niemieckiego przy konkurencji takich miejsc jak stolice mocarstw, czyli Wiedeń, stolica cesarstwa, Berlin, Królestwa Pruskiego, Drezno, wielkiego i bogatego księstwa Saksonii. To na razie są jeszcze te plamy na mapie, które możemy zobaczyć i one cokolwiek nam mówią. Jeszcze dodatkowo inne ośrodki miejskie, takie jak Lipsk, bez dworu, ale za to główna produkcja książki, czy Frankfurt nad Menem, tradycyjna stolica i wiele, wiele innych, a okazało się, że to jednak w Weimarze, przynajmniej jeśli chodzi o literaturę i filozofię, czy precyzyjnie w Weimarze i Wienie znajdującej się na terenie Księstwa Weimarskiego, w pewnym momencie wydaje się, że prawie wszyscy ważni ludzie kultury niemieckiej przebywali i to czasem naraz. Takim jedynym wyjątkiem, którego nie można pominąć, to Emanuel Kant, którego tutaj miejsca osiedlenia jest w prawym górnym rogu mapy w Królewcu, czyli poza terenem tej dawnej Rzeszy Niemieckiej, za to w Prusach Wschodnich. Ale jak małe było to księstwo, bo na razie tutaj to jest jedna z tych zielonych plamek po środku. Tutaj jest ta sama mapa, tylko nieco bliżej i to dalej nie jest główna plama na tej mapie, ale bliżej już by było zupełnie nieczytelnie. To jest jedno z tych małych księstw Turyngii, czyli ten obszar po środku, gdzie jest tych księstw najwięcej i to jest ta plama takiego jaśniejszego zielonego podpisana HZM Weimar i taka mniejsza enklawa nieco dalej podpisana HW, gdzie to jest okolice, co są ta główna część okolice Weimaru, ta mniejsza okolice Eisenach. Miasto Eisenach
jest znane z zamku Wartburg położonego niedaleko, a także z fabryki samochodów o tejże marce, czyli właśnie to jest jeszcze ta najbardziej zachodnia część niedawnego NRD. Jeszcze jedna mapa tu już jeszcze bliżej i nieco dalej w czasie, już po kongresie wiedeńskim, całość księstwa, które po kongresie liczyło 3610 km kwadratowych, zostało powiększone o ponad 1500 w czasie kongresu o tą jedną enklawę koło Neustadt. Ale ile to właściwie jest 3610 km kwadratowych? Taki przeciętny powiat ziemski województwa mazowieckiego współcześnie ma około 1000 km kwadratowych, zaś na terenie księstwa, i to tworzono w interesującym nas czasie już poważne spisy ludności, mieszkało w 1780 roku 150 tysięcy mieszkańców, w 1821 po tym rozszerzeniu terytorialnym 209. Do czego możemy to te liczby porównać, i wydaje się, że najlepszym porównaniem byłaby ówczesna Warszawa, która w spisie zleconym przez rząd Konstytucji 3 maja miała właśnie około 130 tysięcy mieszkańców. Nieco zwiększyła się liczba jeszcze w czasie powstania listopadowego i potem znowu spadła, ale wszystko jedno, czyli to w momencie, kiedy znowu możemy sobie wyobrazić, dużo mniej ludzi mieszkało w miastach niż na wsi proporcjonalnie, zaś sam Weimar miał w tym czasie około 7 tysięcy mieszkańców, drugie następne miasto w tej głównej enklawie Jena, uniwersyteckie miasto, około 5 tysięcy. Czyli to jest skala zupełnie nieporównywalna z takimi prawdziwymi państwami, jak możemy sobie wyobrazić takie nawet te mniejsze państwa współcześnie istniejące, typu Belgia czy Dania, ale mogłyby, gdyby znowu do polskich realiów się ówczesnych odwołać, być porównywalne do większych dóbr magnackich. Już po znaczącym zmniejszeniu się ordynacja zamońskich w połowie XIX wieku miała właśnie około 4000 km kwadratowych powierzchni. I z tak małego księstwa, które też nie gospodarczo nie wyróżniało się jakoś szczególnie. Nie mieli tam ani wielkich złóż złota, ropy naftowej czy światowego centrum finansowego. To taki przykład światowego centrum, czy przynajmniej europejskiego centrum finansowego, który stał się stolicą kultury, to oczywiście renesansowa Florencja na małym obszarze, ale stosunkowo duże miasto i właśnie centrum świata finansowego. Tutaj było zupełnie przeciwnie. Taka gospodarka, jak można sobie wyobrażać, dosyć zwyczajna, czyli rolnictwo, wyrąb lasów, dość duża, ale działająca z przerwami kopalnia rudy żelaza oraz produkujące na lokalny rynek rzemiosło. I
czyli warunki można powiedzieć takie same jak w każdym innym małym księstwie niemieckim, których było dosyć dużo. I w tym momencie można powiedzieć, docieramy do osób, które tymi ograniczonymi środkami dysponowały, i to jest przede wszystkim księżna Anna Amalia, pochodząca z księżniczka z rodu Braunschweig-Wolfenbüttel. To jest to księstwo ciemno-żółte na północy mapy, Herzogtum Braunschweig, czyli jedno z też niedużych protestanckich księstw środkowo-północnych Niemiec, które, i tu warto podać daty życia 1739 do 1807, która wyszła za mąż w 1756 za księcia Ernsta Augusta II Konstantyna, daty życia 1737-58, czyli księżna przeżyła większość swojego życia jako wdowa, zarządzając najpierw do 1775 roku swoim państwem jako regentka w imieniu syna Karola Augusta, a później już jako księżna wdowa, względnie matka, prowadziła ten swój, można powiedzieć, słynny salon i działalność kulturalną. To jest jeden z licznych portretów, ale już z czasów wdowieńskich, i właściwie wszystkie znane portrety to już są nieco późniejsze niż te z 56-57 roku. Tutaj zaś rodzice księżnej, Filipina Charlotta i Karol I, książę Wolfenbüttel. Matka o tyle ważna osobistość, że była siostrą Fryderyka II Pruskiego, zwanego przez Prusaków Wielkim. Zaś pomiędzy Anną Amalią a Fryderykiem zachowała się dosyć spora korespondencja. To też jest dosyć ważna rzecz w tym haśle oświeceniowej Republiki Władców, że po pierwsze ci władcy bardzo często byli ze sobą spokrewnieni. Siłą rzeczy małżeństw dokonywano według kluczy politycznych i wewnątrz tej stosunkowo niewielkiej grupy, jakim stanowili udzielni władcy. A druga rzecz, że im bliżej współczesności, tym po prostu więcej zachowuje się źródeł, także z takich zupełnie prywatnych, czyli że się coraz więcej pisze, coraz więcej zapamiętuje i coraz więcej przechowuje tych wiadomości. Jeden z nielicznych, tym razem to jest portret rytowany i wydany jako miedzioryt portretów Ernesta Augusta drugiego, tu jest mój błąd, Konstantego. I tutaj jest on opisany na tej rycinie jako protektor towarzystwa
czy niemieckiego w Jenie, to oczywiście ma związek z uniwersytetem. Księstwo weimarskie miało właśnie protektorat nad Uniwersytetem Jenańskim, ale oprócz tej już z dawna ugruntowanej instytucji, takim istotnym elementem życia dworskiego i kultury umysłowej były biblioteki przypałacowej. Uznaje się, że takim jedną z głównych inspiracji dla Anny Amalii w tworzeniu takiego ośrodka kulturalnego był przykład z jej rodzinnego domu, czyli księstwa Brunswick-Wolfenbüttel i w tej ostatniej miejscowości ważna, pochodząca jeszcze z XVII wieku, biblioteka tutaj na akwareli z XIX wieku Karla Józefa Burdeta. Czyli też jest dosyć ciekawą rzeczą to, że biblioteki oprócz takiego zaplecza dla zupełnie praktycznego stanowiły oczywiście element reprezentacji dworskiej i starano się i tutaj nakładem i staraniem Anny Amalii został przebudowany jeden z niewielkich takich zameczków myśliwskich w kompleksie rezydencji weimarskich właśnie na bibliotekę tutaj z zewnątrz, plan oraz reprezentacyjna sala, co dosyć ciekawe w porównaniu do domniemanego pierwowzoru czy inspiracji. Biblioteka weimarska była stosunkowo mało praktyczna, ponieważ nie było tam wygodnego miejsca do czytania książek, więc to dopiero często musiano improwizować, zaś ta sala rokokowa, pamiętajmy, że to są lata 60. i jeszcze dominuje styl rokokowy, uległa pożarowi w roku 2004. W międzyczasie już to odbudowano, ale jak widać, te historyczne miejsca potrafią ulegać zniszczeniu także w czasach pokoju i wydawałoby się całkowitej stabilności. Ten ważnym zagadnieniem, czy można by powiedzieć prawdopodobnie najważniejszym zagadnieniem dla regentki i matki dwóch synów, czyli Karola Augusta tego po lewej i Fryderyka Ferdynanda Konstantego, było oczywiście wychowanie książąt. Jeszcze warto zwrócić uwagę, że autorką tego portretu była Anna Rosina de Domo-Lisiewska, córka berlińskiego malarza polskiego pochodzenia. To taki też polski wątek, ale takim istotnym elementem tego systemu
władzy książęcej było oczywiście, czy monarchicznej, problem wychowania następców tronu, czy w tym wypadku małoletniego małoletniego księcia, w imieniu którego władzę sprawowała matka. I takim człowiekiem, który był odpowiedzialny za organizację tego wychowania, poza samą księżną oczywiście, i za wychowanie do pełnienia obowiązków pełnoprawnego władcy był Johann Eustach Graf von Schlitz, zwany Gürz. Tutaj już jako w późniejszym czasie, bo z 1790 roku ten portret, zaś ci urodzony w 1757 roku Karol August już jako pięciolatek miał mieszkać z właśnie hofmeisterem, czyli marszałkiem dworu Görzem w pałacu w Belwederze, zaś osobno w głównej rezydencji na zamku mieszkała matka. Później dołączył do starszego brata młodszy, i to jest też dosyć ciekawa rzecz, że zachowało się całkiem sporo dokumentów poświęconych wychowaniu tychże książąt, i to często zupełnie praktycznych, czyli listy związane ze stanem zdrowia, które księżna pisywała na sumie niedaleko położony ośrodek wychowawczy, jeśli można tak powiedzieć. Z drugiej strony także kwestią wagi państwowej okazał się kwestia jadłospisu młodych książąt, ponieważ i taka dyskusja się odbywała i protokołowana na tajnej Radzie Państwowej trzy razy i bez wiążącego rezultatu. I to także przedstawiciele stanów tego państwa weimarskiego mieli swój głos, przynajmniej doradczy, czym żywić władcę i jego brata, i to było takim elementem istotnych zagadnień. Ale na razie cały czas jesteśmy w takim zupełnie zwyczajnej, można by powiedzieć, bieżącym tej działalności dworu małego państwa, czyli że każdy mały dwór, czy zupełnie duży, ale każdy dwór władcy potrzebuje mieć nauczycieli, potrzebuje jakoś zapewnić sobie te podstawowe potrzeby duchowe. I tutaj następuje prawdopodobnie po części jakby trafna umiejętność doboru ludzi przez samą księżną oraz seria bardzo dobrych zbiegów okoliczności, jeżeli można tak powiedzieć, no albo jakby chcieli być może inni, w pewnym momencie objawia się duch dziejów i powoduje, że często z zewnętrznych względów słabo uzasadnionych
zjawiają się w tym samym miejscu wybitni ludzie. I pierwszym z tak zwanej wielkiej czwórki Weimaru był Christoph Martin Wieland, urodzony w 1733 roku, czyli pokolenie księżnej. Od 1772 w Weimarze ściągnięty do pełnienia funkcji nauczyciela książąt i także z tego względu, że zwrócił na siebie uwagę Wieland jako pisarz, poeta, opublikowawszy powieść poświęconą wychowaniu książąt. Tutaj na takim większym czy obrazie portretowym z rodziną z początku jego pobytu w Weimarze z 1775 roku autorstwa Georga Melchiora Krausa, nadwornego malarza na dworze, dworze Anny Amalii i później Karola Augusta, z tym, że o ile Wieland obecnie nieco nie zapomniany, ale też ważny jako pisarz i na przykład redaktor istotnego czasopisma Der Deutsche Merkur, ale Kraus przede wszystkim znany z tego, że był malarzem nadwornym w Weimarze, niż Weimar jest znany, że na jego, na tamtejszym dworze działał taki malarz. Jest taka dosyć wyraźna dysproporcja pomiędzy taką najlepszą z możliwych kulturą literacką, a w sztukach plastycznych, powiedzmy tutaj ponad dobrą przeciętność, dwór weimarski się nie wznosił. To także ma akurat dosyć proste wytłumaczenie, bo w takich dziedzinach jak architektura czy sztuki plastyczne potrzeba zazwyczaj dużo większych nakładów niż żeby uzyskiwać ciekawe rezultaty w literaturze. Z drugiej strony literatura z punktu widzenia takiego władcy, który chce przejść do historii jako wielki mecenas, jest dosyć ryzykowna, bo nie wiadomo, co ostatecznie się spodoba. Jak się wybuduje coś dużego i drogiego, no to to zostanie i przynajmniej sama skala będzie świadczyła o wielkości danej władzy. Tutaj jeszcze portret dużo późniejszy z 1805 roku. Inicjatywą księżnej byli przede wszystkim te Wieland oraz w mniejszym stopniu Goethe, i tutaj już taka postać, o której ciężko streścić w kilku słowach, ale dosyć ważne, że w tym momencie Goethe już miał taki wielki debiut literacki za sobą, przebył, czy te 1775 roku już trafia do Weimaru już po publikacji Cierpień młodego Wertera, zaś na tym obrazie właśnie z jeszcze młodych lat również Georga Melchiora Krausa ogląda
kobiecą sylwetkę wyciętą z czarnego papieru. To też jest taki element ówczesnej kultury, dość ciekawy. Wyższe sfery zabawiały się często osobiście wykonywaniem tego typu rzeczy i to stanowiło wysyłanie tych podobizn, element takiego istotnego życia towarzyskiego. Goethe od razu zostaje nie jako nauczyciel, ale raczej urzędnik dworski. Przez pewien czas też nadzoruje przemysł, a przede wszystkim górnictwo na terenie księstwa oraz w imieniu później Karola Augusta także stanowi pewien rodzaj protektorat nad uniwersytetem w Uniwersytetem w Wiennie, czyli funkcje tych wielkiej czwórki są jak najbardziej utylitarne i można by powiedzieć mieszczą się w granicach zupełnie normalnej gospodarki dworskiej. Następna ważna postać Johann Gottfried Herder, urodzony w 1744, w Weimarze od 1776. Teolog w Weimarze jako superintendent, czyli nie ma to akurat nic wspólnego z logistyką wojskową, ale to jest odpowiednik funkcji biskupa w niemieckich kościołach luterańskich. To zresztą dosyć skomplikowane, ale taki tytuł nadawano. Oprócz tego językoznawca, badacz folkloru, także ważny ze względu na pracę z teorii sztuki i czwarty w kolejności przybycia do księstwa Weimaru Fryderyk Schiller. Przez większą część działalności na terenie księstwa, profesor Uniwersytetu w Wiennie, przede wszystkim historii, na tyle na ile to było rozdzielone, od 1787 roku w Weimarze, później w Wiennie i później znowu w Weimarze od 1799 roku, zmarł zaś w 1805, czyli stosunkowo młodo. Goethe żył jeszcze do 1832 i to jest zamknięcie epoki, wręcz mówi się o epoce zwanej Goethezeit i to jest od mniej więcej 1770 do 1832. Goethe przeżył także księcia Karola Augusta i stał się za życia taką postacią pomnikową. Schiller zaś oprócz tych ważnych prac dramatycznych, Zbójców, napisał jeszcze przed przyjazdem do Weimaru, w Weimarze i w Jenie, na przykład Don Carlosa, oraz ostateczną redakcję Ody do radości, której instrumentalna wersja stała się najpierw hymnem ruchu paneuropejskiego, a później Unii Europejskiej. Czyli tam, jeżeli szukamy jakichś źródeł tych kulturowych odniesień współczesności, to jak najbardziej
w Weimarze ma to swoje źródła. Księżna po przekazaniu władzy już pełnoletniemu Karolowi Augustowi nie mogła pozostać na zamku. Zresztą główny zamek się też w tym czasie, bo w 1974 uległ pożarowi i musiał być wyremontowany, ale to mniej ważne. Przede wszystkim księżna matka nie mogła rezydować już więcej w głównym pałacu, ale też została blisko, ponieważ w mieście w Weimarze odkupiła od jednego ze swoich ministrów pałac wybudowany nieco wcześniej, w 60-tych latach, w stylu takim późno-barokowo-klasycystycznym, zaś środek już w takim zdecydowanie bardziej klasycznym wystroju kazała przebudować. To zresztą podobne procesy i w podobnym czasie, chociaż to nie jest w tym momencie specjalnie ważne, zachodzą także w polskiej architekturze właśnie w latach 70. 80. Bardziej mnie interesuje zaś organizacja życia dworsko-towarzysko-intelektualnego w tamtym czasie. I tutaj jest niewielki obrazek akwarelowy przedstawiający tak zwane Tafelrunde, czyli spotkania takie, można powiedzieć, półprywatne czy nieformalne w stosunkowo wąskim kręgu, gdzie wszyscy ci ważni, czy to urzędnicy dworscy, czy intelektualiści, mogli się w mniej formalnej atmosferze gromadzić wokół księżnej, co zresztą znowu jest taką kopią salonów prowadzonych przez damy we Francji od XVII wieku oraz także w Polsce oczywiście mamy słynny przykład obiadów czwartkowych u Stanisława Augusta, a także wiele innych postaci ważnych prowadziło tego typu towarzystwa. Jednym z istotniejszych rzeczy tych intelektualnych środowisk czy środowisk twórczych zgromadzonych na dworze było zacieranie czy stopniowe zacieranie różnic stanowych, przynajmniej w jeśli chodzi o osobiste bywanie w pobliżu władzy, dostęp do władzy w tej konwencji mieli także poddani pochodzenia mieszczańskiego, nie tylko szlachta, i to także jest, powiedzmy, jeden z etapów takiej demokratyzacji i modernizacji społeczeństwa. Ale żeby nie było tak łatwo i prosto, to było tylko jedna z takich możliwości i też panowały dosyć ścisłe reguły bywania na dworze wśród tych nawet w nieformalnych etapach, ponieważ najkrócej mówiąc, poddani pochodzenia czy podróżni pochodzenia szlacheckiego mogli przychodzić na dwór z rodziną, z żonami, zaś mieszczanie to tylko mieli taki osobisty
przywilej bywania na dworze, zaś żony musiały pozostać w domach. Następnym takim instytucją powołaną do tworzenia osobnych hierarchii i przezwyciężania przynajmniej teoretycznie różnic stanowych były loże masońskie i takaż działała również w Weimarze, nazywała się Amalia zu den drei Rosen, czyli Amalia trzech róż. I to oczywiście z wszystkim masońską, różokrzyżową symboliką jak najbardziej miało wspólnego. No i oczywiście z kultem rodziny panującej. Przez te loże to przewinęli się tak zwani wszyscy, włącznie z panującym księciem, też zresztą z powodu konfliktów wewnętrznych loża się zawiesiła działalność i później masoni spotykali się pod auspicjami loży, która miała swoją formalną siedzibę w Hamburgu, więc różnie to bywało. Tutaj jeszcze z takich elementów świadectw tej kultury umysłowej oraz tego, że warto było się prezentować właśnie w taki sposób, to sylwetka Anny Amalii czytającej. Sama księżna oprócz tej organizacji i mecenatu artystami działała jako bardzo zdolna amatorka rysując. Tutaj jest jej pejzaż oraz także tworzyła własne dzieła muzyczne, pieśni, jedno oratorium oraz kilka muzycznych opracowań do dzieł Goethego, między innymi do jarmarku w Plundersweilern, dzieło wystawionym w 1778 przez taki nadworny teatr towarzyski, czyli łączący przede wszystkim amatorów i specjalistą. Anna Amalia także pisała teksty o muzyce. Oprócz tego wystawiano także, jeśli można się tak wyrazić, poważniejsze repertuar. Oprócz tego takim stałym zagadnieniem tych teatrów dworskich to były zupełnie okazjonalne przedstawienia, na przykład Luisenfest, czyli przedstawienie ku czci imienin księżnej Luizy, żony Karola Augusta, do której tekst pisał znowu Goethe. A tutaj taki ciekawy rysunek dokumentujący moment ubierania kostiumów do czarodziejskiego fletu Mozarta. Więc teatr jak najbardziej był jednym z takich stałych elementów dworskiego życia i oczywiście jest o wiele bardziej ulotny niż literatura jako taka. Do elementów
takiego życia kulturalnego arystokracji były podróże włoskie albo wręcz spędzanie dłuższego czasu we Włoszech, chociaż wydaje się, że znaczy pisze się, że było dosyć niezwykła, taka długa wyprawa Anny Amalii w latach 1788-90 do Włoch jako już księżnej wdowy i to jeszcze z kraju protestanckiego w Niemczech i tutaj portret na tle ruin pompejańskich Johanna Heinricha Tischbeina, zresztą ważnego malarza niemieckiego w tamtym czasie. Nie tylko elementy włoskie, ale ogólny ruch ogrodnictwa krajobrazowego angielskiego skłonił Annę Amalię i Karola Augusta do założenia ogrodu Tiefurt, czyli takiego Tivoli turyńskiego. I tutaj się chciałem skupić tylko na takim drobnych rzeczach, czyli pomnikach twórców. Tutaj jest pomnik Mozarta, Mozartowi i muzom dosłownie, oraz to są dwa zdjęcia tego samego, pomnik Christopha Martina Wielanda z popiersiem Johanna Gottfrieda Schadowa, wtedy głównego nadwornego rzeźbiarza królów pruskich. Ogrody miewali coraz ważniejsze, to były przedsięwzięcia także o wiele bardziej prywatni ludzie. Tutaj jest ogród Schillera na rysunku Goethego, który zresztą też wiele ciekawych dzieł właśnie rysunkowych stworzył, a oprócz tego teorię widzenia, chociaż nie znamy go jako malarza, lecz poeta. A tutaj taka rysunkowa facecja, akwedukt układający się w napis Amalii, oczywiście ku czci księżnej. Księżna zmarła w 1807 roku w Weimarze, pozostawiając wdzięczną pamięć i wręcz legendę dworu mus wokół siebie. W mowie pogrzebowej Goethe przypisywał jej zasługi w stworzeniu takiego ważnego miejsca i także najlepsze umiejętność podejmowania dobrych i trafnych decyzji, a przy tym wrażliwość i umiejętność rozsądzania. Tutaj jeszcze dosyć ciekawa rzecz, bo to jest tablica pamiątkowa w głównym kościele miejskim, czyli Piotra i Pawła w Weimarze, wykonana w drewnie lipowym. I to jest o tyle dosyć niezwykłe, bo tego typu
tablice raczej się wykonuje rzeźbione w kamieniu lub odlewane w brązie. I oprócz kultu samej Anny Amalii, to z Weimarem kojarzymy kult Goethego jako jednostki, których on, można powiedzieć, łaskawie się przychylał i wydaje się, że nie przeszkadzały mu takie elementy już zażycia tego właśnie kultu, ale można by powiedzieć, że jest on w zupełności zasłużony i chociażby z Fausta Goethego pewnych rzeczy zupełnie współczesnych i na poważnie czerpie się do dzisiaj, a mianowicie Goethe opisał w pewnym momencie strukturę kryzysu finansowego, który wynika z samej istoty pieniądza opartego jedynie na woli panującego. I to zupełnie poważnie taki niemiecki ekonomista Józef Ackermann o tym napisał książkę i to w pewnym momencie stało się takim hitem i elementem debaty publicznej. A w samym Faustie w pewnym momencie jest problem na dworze, brakuje pieniędzy, wojsko jest zniechęcone, cała masa dworskich darmozjadów również coraz gorzej się miewa, no i nikt nie wie, co zrobić, ale wie oczywiście Mefistofeles i proponuje cesarzowi, który przecież jest właścicielem wszystkiego, co drzemie w ziemi, żeby wypisać kwity na odpowiednią ilość złota, które przecież i tak istnieje i które i tak jest własnością cesarską. I cesarz w pewnym momencie się godzi i to w tłumaczeniu Adama Pomorskiego brzmi tak, mówi cesarz. No dobrze, dobrze, mała stąd nadzieja, takiś ty wielkopostny kaznodzieja. Wciąż tylko by, co by, gdyby, wciąż bądź, co bądź. Nie ma pieniędzy, proszę, więc je zdobądź. I tutaj niestety tłumaczenie, jak to często bywa, traci pewną ostrość i wieloznaczność, bo tam jest, że nie ma pieniędzy, zoszaf es den, czyli zrób je, a nie je zdobądź. No, dla rymu jest zdobądź. A tu chodzi, żeby wyczarować te pieniądze właśnie za pomocą kredytu. I to zresztą ten Józef Ackermann, ten motyw z Fausta pokazuje, jak to działa, jeśli chodzi o ten współczesny kryzys finansowy 2008 roku. I później nieco dalej cesarz mówi, i ludzie biorą to za żywy złoty, dla wojska i dla dworu dość tej kwoty, przedziwne. Cóż, pogódźmy się z tym faktem. Jeszcze był wcześniej opis, jak to miasto wcześniej zaniedbane i zapyziałe nagle ożywia się ruchem, no bo to pieniądz jak siła poruszająca wszystko jest w stanie wiele zdziać. Oczywiście potem to się kończy nie za dobrze, no ale nie jest to aż tak ważne. Dla Polski ten Weimar stał się oczywiście także przedmiotem, ten Weimar Goethego i Anny Amalii i wszystkich innych osób,
przedmiotem także dalszych twórczości literackiej, chociażby Lotte w Weimarze Tomasza Manna możemy tu wymienić, czy w Dziadach Mickiewicza ta fraza książek zbójeckich, to chodzi właśnie o Goethego i Schillera, których to romantycy polscy czytali i tłumaczyli. Ja zaś wybrałem taki dosyć mało znany fragment dramatyczny Wyspiańskiego, Weimar 1829, napisany w 1904 roku, i to jest prawdopodobnie niedokończony, bo krótki tekst, tam kilkanaście stron. Akcja polega na tym, że zaczyna się, że Antoni Edward Odyniec, też pisarz z kręgu filomatów wileńskich, prosi Goethego o autograf. Goethe mu go oczywiście chętnie daje i tam wpisuje kilka wersów. I potem zaczyna się taki, pojawia się na scenie Mefistofeles oraz Konrad z mickiewiczowskich Dziadów, i pewna taki dialog pomiędzy radcą dworu, czyli hofratem Goethem, który tak łaskawie pełni swój urząd, przyjmując zrozpaczonego Konrada, i w trzecim jest Mefistofeles tłumaczący jako taki pośrednik, o co właściwie chodzi. Goethe. Według oczywiście Wyspiańskiego. Na nic me dzieło, gdy brak w nim pociechy, i mówi do Konrada. Mów, czyli miłość nieszczęsna cię nęka. Konrad. Od ducha szczęście i miłość męka. Igraszką ze mnie mieliby szyderce, gdybym miłosną skargą poił serce. Mefisto, wydarto mu skarb, stąd źródło katuszy. Goethe, myśli cię bolą, tyś chory na duszy. Mefisto, przypomina Schillera, sądzę zatem, że cierpień źródłem, iż nie jest hofratem. I właśnie tak na dworze księżnej Anny Amalii, która taką łaskawością i dobrym doborem ludzi, bycie hofratem było prawdopodobnie największym szczęściem, i dzięki temu możemy do dzisiaj korzystać z tych wielkich dzieł, i oczywiście zachęcam do powrotu do klasycznych dzieł z tego kręgu. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania? Wykład to właściwie został zrobiony na prośbę profesora Pieńkosa, zaś moje takie zetknięcie bardziej fachowe, bo oczywiście nie mówię o samym korzystaniu, tak jak każdy lepiej lub gorzej zorientowany czytelnik właśnie z tych głównych dzieł, ale miałem okazję przy badaniach nad Johannem Kasparem Lavaterem, czyli fizjonomistą, pastorem, zetknąć się właśnie z tym dworem weimarskim jako fenomenem społecznym. Korespondował dużo z Goethem, też z księżną
panującą tą Luizą, czyli synową Anny Amalii, zadedykował jeden z tomów swojego dzieła i to, to na marginesie tych zainteresowań naukowych też ta właśnie kultura i takie ciążenie, promieniowanie dworu weimarskiego też się z tym miałem okazję zetknąć. Czy to jest pewnego rodzaju fenomen społeczny? Ten właśnie Weimarzy, który pan nam dzisiaj przedstawił. Tak, no przede wszystkim... Tak pan nazywa, czy to jest w literaturze tak nazwane? To jest jako takim, ten Musenhof to takie jest słowo klucz, że to był akurat ten dwór, który okazał się najbardziej płodny intelektualnie i artystycznie, no bo tak jak mi się wydaje, co chciałem powiedzieć, że takich ludzi jak ksiądz, nauczyciel czy dyrektor gimnazjum, radca dworu, no to wszędzie był potrzebny. Ci ludzie często też jakąś swoją twórczość własną prowadzili, no ale rzadko kiedy to się stało tak, że nauczycielem był Wieland, radcą dworu Goethe, Herder był głównym pastorem w jednym miejscu, w jednym czasie. I to także wydaje się w ogóle Weimar fenomenem ten klasyczny o tyle, że w takim naprawdę małym i nieznaczącym państwie doszło do takiej koncentracji po pierwsze wybitnych ludzi, a po drugie, że ich twórczość została powszechnie zaakceptowana w ramach tej większej wspólnoty kulturowej, bo można sobie wyobrazić, że w jakimś takim miejscu, które nie jest samo z siebie znaczące, powstaje coś bardzo ciekawego, ale ci inni nie zauważą, no bo nie zostało to zrobione w Paryżu, tylko staje się taką ciekawostką lokalną. A w tym wypadku no to są takie rzeczy, no, z których no, z kanonu kultury europejskiej, tego nawet wąsko pojmowanego. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak? Inne pytanie może to taka się uwaga jeszcze do też pani pytania do państwa dyskusji. Tutaj ta mapa, pierwszy obrazek dzisiejszego wykładu, ta straszliwa mapa krajów niemieckich, prawda, właśnie pokawałkowanych wszelkie możliwe sposoby, także nawet tak małe twory jak Weimar, prawda, były rozrzucone w paru plamach. Tam uzmysławia, właśnie mówimy o Weimarze, w zeszłym roku mówiliśmy tutaj o sąsiadach, czyli o księstwie Anhalt-Dessau, czy sąsiedzi Weimaru po drugiej stronie zachodniej, czyli ta Hesja, Kassel, takie małe książsterka, które właśnie odgrywały często rolę wielką, znakomitą, a zupełnie niepolitycznie, prawda? Czy właśnie tak jak tutaj, Weimar korzystał z swoistego luksusu bycia nieważnym na tej układance. Prusy, no jeszcze do pewnego momentu Saksonia z Polską, oczywiście cesarstwo, rozgrywały tę mapę, a te księsterka właśnie mogły się na tym dworze bardziej muzyką, na tym bardziej teatrem, na tym bardziej architekturą czy kolekcjonerstwem, prawda, zajmować. I tu w gruncie rzeczy właśnie mówimy o Goethem, czy o nieformalnie przecież rządzącej tym księstwem Amalii, prawda? Natomiast właśnie osoby panujące de facto w gruncie rzeczy mają niewiele do roboty już tak, trywializując oczywiście kwestię, ale właśnie ta wielka polityka się rozgrywa gdzieś tam poza nimi, a te dwory się koncentrują właśnie na tych łachostkach, tak? No, tutaj w ten sposób no to, zostaje takim niekoronowanym władcą w gruncie rzeczy. Jeszcze jest bardzo ciekawe i to akurat w tym konkretnym przypadku, no to Weimar był politycznie podporządkowany Prusom właściwie.
że jeżeli ktoś decydował o losach tego, czy Weimar wypowie komuś wojnę, czy nie, to były Prusy i na przykład młodszy synów Anny Amalii, tu muszę zajrzeć do ściągi, zmarł w 1793 roku jako dowódca wojskowy w kampanii przeciwko Francji. Też ten militaryzm jest bardzo ciekawy, że na przykład Weimar nie miał takiej specjalizacji, ale na przykład Brunswick-Wolfenbüttel miało specjalizację wojskową w tym układzie. Samo księstwo, które też podobnie mogło liczyć z 200 tysięcy mieszkańców, wystawiało, czy 200 do pół miliona maksimum, ale to bliżej 200 tysięcy, wystawiało 20-30 tysięczną armię, czyli większość dorosłej populacji męskiej służyła w wojsku. Zupełnie absurdalne, to ekonomicznie to nie ma prawa coś takiego istnieć, ale istniało, ponieważ Anglia za to płaciła i księstwo stawało się takim wyspecjalizowanym wojskowo bastionem pomagającym Prusom i Anglii. Ci wszyscy drobni to mieli często takie jednoznaczne specjalizacje książęta czy całe księstwa. Czy jeszcze są jakieś pytania? Tak? Może ja pani podam mikrofon, ponieważ mamy streaming i koledzy dają znać, że nie słychać. Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie do pana. Zawsze się mówiło, że Weimar miał takie sympatie bardzo mocne prosłowiańskie do kultur narodowych naszych polskich słowiańskich. Jeżeli tak, na czym to można oprzeć? Przede wszystkim chodzi o Herdera i jego te zainteresowania ogólnie narodami jako takimi. I to jest przede wszystkim ta kwestia Uniwersytetu w Jenie, gdzie już bardziej specjalistyczne badania były prowadzone. Ale szczerze mówiąc, zaskoczyła mnie pani tym pytaniem. Komparystycznych związanych ze Słowianami właśnie było z Weimaru. I dlatego dzisiaj tu przyszłam, musiałam posłuchać właśnie o Weimarze z innego może punktu widzenia, jak to pan przedstawiał, ale po prostu z tamtej kultury, z tego właśnie małego księstwa wypływała taka wielka siła badania właśnie kultur narodowych słowiańskich. I wiem, że na pewno się tym bardzo mocno Goethe zajmował, dlatego się kontaktował i z Mickiewiczem, i ze Słowackim. I nawet jak w Weimarze była prapremiera Fausta w teatrze, to był zaproszony i Mickiewicz, i Słowacki przez Goethego. Także te związki takie były dosyć duże i na pewno w źródłach tam można znaleźć pewne dokumenty. I ja do tego muszę zajrzeć po prostu, ale myślałam, że coś usłyszę. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję też. Ja bym był bardzo zainteresowany właśnie tym, bo ważne, a w sumie pomijane w takiej głównej literaturze o tym. W innych państwach się o tym nie mówiło, a właśnie w Weimarze się o tym mówiło. Czy są jeszcze jakieś... Działa? Tak? Czy są jeszcze jakieś pytania? To jeśli nie ma, chciałam serdecznie państwa zaprosić na kolejny wykład z cyklu Oświeceniowa Republika Władców. 17 lutego wykład profesora Andrzeja Pińkosa Morawskie Państwo Światła, Liechtenstein na Lednicach, ale jeszcze, nie wiem, czy państwo wszyscy słyszeli o naszym kolejnym cyklu, czyli Oświeceniowa Republika Marzeń. I już za tydzień, w kolejną środę, również profesor Andrzej Pieńkos wygłosi, no moim zdaniem, bardzo interesujący wykład, szczególnie ze względu na miejsce, w którym jesteśmy, czyli Łazienki Królewskie. Wykład o pani Geoffrin, czyli opiekunka sztuk i Stanisława Augusta.
Więc jeśli interesujecie się Państwo Łazienkami Królewskimi i tym miejscem, jak ono się rozwijało, jak powstawało i też jakby otoczeniem najbliższym Stanisława Augusta, a nawet nie najbliższym ze względu na obecność tutaj w Łazienkach, ale też taką obecność listowną, to zapraszamy serdecznie za tydzień w środę, również o godzinie 18:00 i zapraszamy do właśnie pobrania tych również naszych. Przy wejściu do pałacu na wyspie te broszury również programowe się znajdują. Tak, jest to całoroczny również cykl wykładów, które trwają równocześnie z Zośmierz drugi cykl i na kontynuowanie przygody z cyklem pierwszym. Dziękujemy Państwu bardzo za obecność. Zapraszamy za tydzień. Bardzo dziękuję.